I wreszcie sprawa ostatnia i moim zdaniem najbardziej bulwersująca. Myślę, że ona będzie stanowić istotny przyczynek do oceny mieszkańców działalności tej Rady i tego samorządu. Oceny, do której mam nadzieję dojdzie już na jesieni w postaci referendum, które, jak Państwo wiecie, za odwołaniem tej Rady próbujemy zorganizować. Oczywiście, ale ja mam odwagę powiedzieć mieszkańcom, że ta Rada niczym się konkretnie nie zajmuje, nie służy interesom mieszkańców, a Wy udajecie, że służy. Na ogół nikt w ogóle się nie odzywając na obrady. Chciałem dowiedzieć się od szefa Komisji Mieszkaniowej, bo nie mogę takiej informacji uzyskać od burmistrz miasta, która twierdzi, że niewiele na ten temat wie. Jak wyglądała sprawa przyznania lokalu zakupionego z majątku gminy pani Grzyb, a więc koleżance pani burmistrz i urzędniczce, która jest, wchodzi w skład komisji przetargowych, ale także miejskiej komisji wyborczej. Więc chciałbym, żeby przewodniczący tu i teraz powiedział nam, przewodniczący komisji mieszkaniowej, w jaki sposób stało się tak, że 111 rodzin czeka na mieszkanie komunalne, a koleżanka burmistrz otrzymuje mieszkanie zakupione ze środków gminnych za kwotę prawie 180 tysięcy w centrum miasta. Dodatkowo to mieszkanie jest jeszcze remontowane za pieniądze gminy na kwotę 40 tysięcy. Ja mam tutaj wszystkie dokumenty, które potwierdzają, że rzeczywiście tak było, tak miało miejsce. To mieszkanie wynajmowane jest wcale nie po wysokim czynszu, jeżeli bierzemy pod uwagę lokalizację i standard tego mieszkania. No i teraz pytanie, co Komisja Mieszkaniowa ma w tej sprawie do powiedzenia? Nie tylko mnie, ale również mieszkańcom, tym 111 rodzinom, które czekają na mieszkanie komunalne, bo tego typu sytuacja, w której burmistrz swojej koleżance kupuje mieszkanie i umieszcza ją w centrum miasta, w dodatku ta koleżanka pełni takie funkcje, jakie pełni, wskazuje jednoznacznie na całkowite moralne zepsucie tego samorządu, a tu nie chodzi tylko i wyłącznie o moralność, jest to, moim zdaniem, kwalifikuje się to jako czyn korupcyjny. I powiedzmy sobie to wprost, to jest polityczna korupcja. To jest polityczna korupcja, tak, jeżeli tak, polityczna korupcja, nie bójmy się tego słowa, jeżeli koleżanka kupuje... Tak, ocenią to mieszkańcy i teraz pytanie, jak Państwo to oceniacie, jak jesteście w stanie to wytłumaczyć? Bo ja chcę wiedzieć, dlaczego 111 rodzin nie ma prawa uzyskać mieszkania, nie może uzyskać mieszkania komunalnego u nas w mieście, a koleżanka, która zajmuje różne ważne funkcje, może takie mieszkanie uzyskać. Co leży u podstaw tego postępowania? Bardzo chciałbym tego wiedzieć. Panie Maturze, pan sobie zdaje sprawę, że pan zarzucił i pan korupcję polityczną. Polityczna, to, że jakiś czyn ma charakter politycznej korupcji, pan rozumie, co to jest słowo korupcja? To jest zepsucie, zgnicie. To jest gnijąca polityka, to jest gnijąca gmina. Zepsuta do cna. Ja, proszę Państwa, nie kłamię. Dobrze, że była tu poruszona sprawa mieszkańców i referendum i myślę, że po raz pierwszy nieprawdziwy zarzut, żeśmy tutaj usłyszeli ze słów, z ust Mateusza Kwinowskiego, bo do tej pory zasłania się jakimiś anonimowymi materiałami. Pani Grzyb nie jest żadną moją koleżanką. Jest to pracownica Urzędu Miejskiego. Nie łączą mnie z nią żadne ani pokrewieństwo, ani wiedzy. Koleżeństwa, proszę mi nie przerywać, pani Kwinowski. Słuchać uważnie, zrozumieniem, co mówię. Proszę to odwołać. Mówię to do pana poważnie. Posądzanie mnie o to, że jest to korupcja i podarowała mieszkanie mojej koleżance. Jest to całkowita nieprawda. Bardzo się cieszę, że z pana ust to słyszałam. Bo do tej pory też były formułowane tego typu zdania, ale pan już zna tą metodę, bo pan się nią posługuje, za pomocą anonimowych ulotek albo portalu IWW Inicjatywa Wolne Wadowice, gdzie nie ma autora.
Panie burmistrzu, przecież skierowaliśmy... No ale nie, to jest nieprawda. Nie mam zamiaru z panem Wilowskim dyskutować. Jest to osoba, która mnie obraża, która mówi nieprawdę. Cieszę się, że proponuje takie zarzuty, że będę mogła nieprawda. Z tego skorzystać. Brak odpowiedzi jest przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej na pytanie. Tak, dokładnie. Padło pytanie. Pytania. Poza tym chciałem się odnieść do tego, co burmistrz, tylko jeśli mogę, panie przewodniczący, chciałem się odnieść do tego, co burmistrz, krótko, bo nie chcę zabierać już czasu radnym. Bardzo krótko. Pani burmistrz, po pierwsze, wykonuję mandat radnego. Jeżeli widzę nadużycia, to o nich mówię. Zapytałem panią o to, co nazywam, ja nazywam to korupcją polityczną, bo to ma wszelkie cechy właśnie takiego działania. Może pani nie rozumie tego pojęcia, ale mogła pani w jakiś sposób wytłumaczyć, jak to się stało, że urzędniczka z magistratu dostała od gminy mieszkanie, w którym mieszka. Na bardzo korzystnych warunkach, jeszcze które jej wyremontowano. Zamiast tego zdecydowała się pani brnąć w jakieś próby zastraszania, mnie mówienia, że nie wiadomo, co pani z tym zrobi. To tylko potwierdza... Pan Kwinowski do mnie nie mówił o urzędniczce. O koleżance i urzędniczce. Mówił, że to jest moja koleżanka. Oczywiście. Pani nie zna, pani nie zna tej pani. Z pewnością mieszkanie. Bardzo się cieszę, że jest autor tych słów z anonimowych. Nie, nie z anonimowych. Nie z anonimowych. Proszę przyjąć do wiadomości. Proszę przyjąć do wiadomości. Proszę przyjąć do wiadomości. Autor jakiej ulotki, pani burmistrz? Rozmawiamy teraz o czymś innym. Nie wiem o czym, o jakiej ulotce pani mówi. Chwileczkę. Chciałem zwrócić radnym uwagę, że jeżeli chodzi akurat o odwagę cywilną, to nie mam tutaj sobie nic do zarzucenia, bo jestem jednym z tych, którzy podpisali wniosek czy zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ewę Filipiak. Więc proszę mi nie mówić, że ja nie mam odwagi pod własnym nazwiskiem bronić moich zarzutów. Jestem radnym także z Komisji Rewizyjnej i nie pozwolę, żeby Rada, choćby tylko i wyłącznie w mojej jedynej osobie, ale jednak chcę, żeby tak było, żeby ta Rada milczała, gdy wiemy o tak gigantycznych nadużyciach, do jakich dochodzi w przypadku dzierżawy parkingu. A to nie jest nadużycie, że 111 osób czeka na mieszkanie, a kupuje się koleżance urzędnicy. Nie, nieznane osobie urzędnicy. To jest właśnie oburzające. Tak, to jest oburzające. Pozwólmy. Jeżeli chodzi o komisję mieszkaniową, to komisja mieszkaniowa nie przydziela mieszkań. Komisja mieszkaniowa rozpatruje wnioski złożone przez mieszkańców na przydział mieszkania, umieszczenie na liście mieszkań oczekujących na mieszkania komunalne. Czy pani oczekiwała na takie liście? Zgodnie z regulaminem albo to załatwiamy pozytywnie, albo negatywnie. Jeżeli składająca osoba wniosek spełnia warunki, które są wymagane przez regulamin, to umieszczamy tą osobę na liście oczekujących na mieszkanie. A jeżeli chodzi o przydział mieszkania, to my się nie zajmujemy. A czy ta pani była na liście oczekujących? Dziękuję. Czy ta pani była na liście oczekujących? Dziękuję. Pan nie wie. Proszę państwa, dziękuję wszystkim za udział. Kończę sesję Rady, jest tą drugą sesję Rady Miejskiej. Dziękuję gospodarzowi, koledze Andrzejowi za przygotowanie.